Cześć wam wszystkim, z tej strony panda pan wam kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas na pierwszego sneak peeka z tego nowego update'u, moi drodzy. I dzisiaj sobie, e, no, przede wszystkim pogadamy o nowych skinach oraz innych nowych rzeczach, które, moi drodzy, wychodzą do giereczki. E, a więc najpierw może, jako że jest dużo rzeczy, no to standardowo strzucie opaczkę w górę, spróbujmy dobić tutaj... 1000 łapek w górę, 1000 łapek w górę, moi drodzy. Niedługo robię kolejny konkurs na kanale, więc chcecie, jeżeli chcecie kolejny konkurs, stawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, moi drodzy, wbiliśmy 250 tysięcy, ale lecimy dalej, lecimy po 300 tysięcy subów, więc kto z Was jeszcze nie subuje kanału, stawcie suba. Niedługo też będzie konkurs z okazji 250 tysięcy subów. Ostatnio na live już rozdałem wam 5 skinów do stew z tego dyniowego stew, co ma dynię na głowę oraz 20 psc ale jeszcze inne nagrody będą niedługo na live'ach, więc bijajcie na streamy. Wpisujcie Godzik Panda w sklepie jak robić jakiekolwiek zakupy, a my moi drodzy sobie już przejdźmy do skinów. Zacznijmy może od y, nowych skinów i tych nowych, które powracają. To są te skiny, które są ekskluzywne, ale w zmienionych kolorach, więc zacznijmy sobie od skina do Leona. Mamy moi drodzy tego to skinka, jest to biały wilk Leon, jest on troszeczkę zmieniony wraz z nim za 199 g bo tyle on będzie kosztował, będzie ikona gracza, spray. Oraz emotka. Jestem ciekaw, czy moi drodzy, osoby, które mają Wilkołaka Leona, czyli ten stary nowy skin, tak jak ja na przykład, czy cokolwiek dostaniemy w zamian, czy dostaniemy też jakąś ikonkę gracza, czy cokolwiek. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak się prezentuje ten skinek. Wypróbujemy go, moi drodzy, na arenie treningowej, żeby Wam oczywiście, jak zawsze, pokazać te wszystkie ataki i tak dalej, moi drodzy, bo wiem, że bardzo lubicie to oglądać, więc już Wam pokazuję. Strzela on takimi kajdankami, z tego co widzę. Tak, to są kajdanki chyba. Tak, no to wygląda na kajdanki. Wydaje mi się, że Wilkołak Leon strzela takimi ciastkami, ale nie jestem pewien. A jak znika, to jest takie coś, ok? i... i spoko, spoko, ma naprawdę animację. Mam nadzieję, że wilkoła kaleona też zostaną zmienione animacje, bo ten ma o wiele mocniejsze. Jakbym miał wybierać, to ten skin jest o wiele ładniejszy od tego Wilkołaka Leona, ale to jest moje zadanie. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Przejdźmy do kolejnego skina, jakim jest, moi drodzy, skin do szelki, ten nowy. I to jest ten oto no skin, jak już sobie go zakupimy Za 199 gemów moi drodzy Jest to skin hood hood Shelly Jest to po prostu ta witchka Shelly troszeczkę zmieniona Również ikona gracza, również spray oraz pin Więc dajcie znać co o nim sądzicie Będzie on do kupienia również za 199 gemów Jak widzieliście, przetestujmy sobie na arenie treningowej Widzicie, macie przy okazji moi drodzy nowe tło Dosyć fajne, szczerze mówiąc jeszcze czegoś takiego nie było Więc ciekawe to tło Postrzelamy sobie takie zielone tema Ok, takie oczy chyba przelatują przez to, takie jakby kijanki czy coś takiego. OK, spoko to wygląda. No i walnimy sobie jeszcze Ulta. Takie sowy lecą Spoko, spoko, szczerze mówiąc fajny skinak, Ale wydaje mi się, że ta zwykła Szelka czarownica, która kiedyś Wyszła jest lepsza, ale Za to jeżeli chodzi o Leona to ten nowy jest lepszy Nie wiem, dajcie znać, który wam się bardziej podoba Przejdźmy do kolejnego skina Jakim jest, moi drodzy, Kabucha Funk. To jest ten skin super cel i on jest Mega mocny. Dobra, moi drodzy, więc odblokowujemy Sobie już tego, to skina Dyniowy kieł i on jest przepotężny Zobaczcie, on również jest, moi drodzy Z ikoną gracza oraz Pinem nie wiem, czy to będzie tak, że po prostu jak go kupimy za Blinksy, bo on będzie za 149 gemów albo za Blinksy. Czy on też będzie miał w pakiecie te rzeczy? Jeżeli tak, to naprawdę spoko. No, co ja mogę powiedzieć? Skin jest mega mocny. Na pewno go kupuję. To jest skin, który na pewno kupuję. Mega mi się podoba, więc tego fanga sobie kupimy. Halloweenowy fang dyniowy, No, mega, mega ładny. Mega mi się podoba, więc na pewno będziemy kupowali. E, okej, okay. oj, ataki ma mocne. A taki ma mocne. No i widzowie, ja robię tak: jak pod tym odcinkiem będzie 1000 łapek w górę, kupuję tego skina. To jest oczywiście pewne, ale oprócz tego wbijam fanga na 1000 pucharków. Więc jak chcecie, żebym wybił fanga na 1000 pucharków, no to 1000 łapek w górę pod tym filmem będzie, kupuję tego skina i wbijamy go przy okazji na 30 rang. więc dawajcie znać w komentarzach. No i ten skin będzie za 139 gemów oraz będzie kosztował 5000 blinków. I będzie on pod koniec, moi drodzy, października w sklepie. Więc jakoś niedługo w sumie. Więc zobaczymy. E, oraz tamte skiny też oczywiście będą pod koniec. No, we, generalnie, jak będzie mniej więcej Halloween, no to wtedy te skiny będą dostępne. Następnie mamy moi drodzy Skina, e, który kosztuje 79 gemów. Jest to mroczny clown Sam. Może go kupię, zobaczę, jak on ma ataki. Również jest spinem. Bardzo ciekawe, że teraz, jakby wszystkie te moi drodzy skiny, mam jakieś dodatki, że jakieś piny, ikony gracza i tak dalej. Więc spoko, szczerze mówiąc. Zobaczymy, czy do tych starych też takie rzeczy wprowadzam. Zobaczmy jego ataki. Ok, takie ciemne ataki, ciemne takie szczęki. Ok, a zobaczmy to, jak rzuci, jak to wygląda. Okej, okay, tak to wygląda, spoko. Szczerze mówiąc może go kupię, będzie on kosztował 79 gemów albo 2750 blinksów, ja mam tylko pluszaka sama, którego dropnąłem ze star dropa, ale możliwe, że tego mrocznego klauna sobie kupię, bo szczerze mówiąc taki zły nie jest, a kosztuje 79 gemów, więc ja mam dużo blinksów, to może się na niego skuszę. Następnie moi drodzy mamy legendarnego skina Nita z ciosami, nie wiem czemu ona się nazywa Nita z ciosami, 299 gemów, ale no skin jest mocny. No i nie wydam tyle kasy na skina Ale no skin jest naprawdę potężny Zobaczcie w ogóle ile dodatków jest wraz z tym skinem Naprawdę wygląda przepotężnie Zagrajmy sobie tym skinem No w grze go nie będę miał Ale mogę go przetestować w wersji deweloperskiej Wygląda mega, mega spoko Jest też skinek Cobra Lola Moi drodzy, on będzie za Power Liga Więc wam po prostu nie, nie mam jak go pokazać Bo musiałbym wbijać te winy na Power Ligu Ale wam pokazuję tutaj tą nitę Rzuca takimi piłeczkami Fajnie to wygląda, okej okay, jeszcze kogoś porobi to widzieliście, co się stało? Taka noga y, tego. Słonia się pojawia, no i oczywiście zrzuca słonia zamiast miśka, no mega fajnie mega fajnie to wygląda, no powiem wam, że jest to mega mocny skinek, 299 gemów, sporo, ale animacje i wszystkie inne rzeczy, no naprawdę są mocne, jak ktoś ma aż tyle gemów zbieranych, albo po prostu chce sobie dokupić żeby kupić tego skina, pamiętajcie, kodzik panda w sklepie, jak cokolwiek kupujecie, bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie, a teraz przechodzimy do skina, którego możecie mieć za darmo moi drodzy, więc jeżeli ktoś z was jeszcze nie wie, no to już wam pokazuję ten oto skin, czyli konferanser yy, byron, moi drodzy, za 100 99 gemów, możecie mieć totalnie za darmo, a jest to skin jak widzicie, mityczny jak go zdobyć, więc już wam tłumaczę, po pierwsze musicie moi drodzy zasubskrybować mój kanał oraz zaobserwować mnie na moim instagramie no i jak już dostanę linki od SuperCela, no to ktoś z Was wygra. Będę losował trochę z YouTube'a, trochę z Instagrama, więc warto mnie obserwować tutaj i tu, żeby po prostu na pewno mieć jak największe szanse, aby wygrać. No i tyle. Subskrybujecie kanał, no to dobrze. Je jeżeli mnie jeszcze nie obserwujecie na Instagramie, no to zaobserwujcie. A jeżeli i subskrybujecie i obserwujecie, no to już nic więcej nie trzeba robić. Powiem Wam tak, skinek spoko, fajne animacja. Naprawdę te skiny mają coraz lepsze animacje. Okej, okay. to też jest fajne, 199 g bym na niego nie wydał, ale naprawdę mocny skin, jak fajnie mi się tutaj podoba ta animacja jak się go wybiera, jest naprawdę spoko, no i moi drodzy te skinki będą od momentu jak wystartuje nowy Brawl Pass oczywiście, więc jak wyjdzie nowy Brawl to będziemy mogli te skiny sobie wszystkie kupować, te które przed chwilą wam pokazywałem, a teraz przejdźmy sobie do tych Warrior Journey coś tam te skiny, gdzie są te bo i tak dalej zaczynamy moi drodzy od królewskiego groma no i jak widzicie ten skin jest naprawdę mocny królewski grom już mówiłem nawet moi drodzy na Brotolku że jest mega mocny eee, kosztuje on 199 gemów, więc kolejny mityczny skin jest on z podróż wojownika, tak się nazywa ten jakby dział skinów powiedzmy no i sobie go oczywiście przetestujemy naprawdę mega mocno wygląda Powiem wam, że jest potężny, jest potężny ten skinek. 199g to jest trochę, ale zobaczmy na jego animację. Ok, takie noże lecą, spoko, fajnie to wygląda. Sprawdźmy sobie jeszcze na przykład, czy to się zmieniło. To się zmieniło, nie, nie zmieniło się, dobra, a jeszcze sprawdźmy, moi drodzy, sobie zaraz Ulcika. Jestem ciekaw, czy ulcik też mają zmienione, czy nie te skiny, ale myślę, że ulcik też jest dosyć fajny. Zaraz zobaczymy, rzućmy sobie go może tutaj. Okej, okay, taka większa głowa, Ok, fajnie to wygląda. Spodziewałem się, że będą troszeczkę lepsze animacje, no ale sam wygląd tego skina, no zobaczymy. no to nawet nie przypomina groma, mega mocny skinek. I przechodzimy, moi drodzy, do skina, do Franka, Vanara Frank, zobaczymy jak on się w ogóle nazywa po polsku. Już sobie go zakupujemy jest to, moi drodzy, Vanara Frank, po prostu również po polsku. Więc od razu go kupujemy, również 199 gemów jak widzicie Już go testujemy, mamy tam ikonki gracza i tak dalej Zresztą zauważyliście, wybieramy sobie go Zobaczmy jak się tutaj prezentuje Fajnie, fajnie wygląda No i zagarajmy sobie arenę treningową, zobaczymy jakie ma te ataki I lecimy dalej, bo jeszcze jest trochę tych skinów, innych rzeczy generalnie w tym odcinku do opowiedzenia Ok, tak to wygląda, spoko Takie, Taka ziemia wylatuje z tego, fajnie, fajnie Awalnijmy sobie ulta Okej, okay, bardzo podobnie. Szczerze mówiąc, 199 gemów bym nie dał. Bardzo ładny z wyglądu, animacji ma trochę gorsze. Przejdźmy sobie, moi drodzy, do Bo. Bo, moi drodzy, ma który kosztuje 199 gemów, ale można dokupić do niego kolorek. Można do niego dokupić kolor za 49 gemów, więc mamy tutaj skina Bradbo i nie wiem, czy mi się teraz pojawi możliwość dokupienia koloru. Tak, mam możliwość dokupienia koloru naczelny, bo więc sobie od razu go dokupimy, żeby wam pokazać również ten drugi. No widzieliście, on jest troszeczkę zmieniony. Teraz tak, tu mamy, moi drodzy, ten zwykły podstawowy skin Bradbo. On jest taki... Y, jasno niebieski, ale możemy sobie dokupić takiego bardziej złotego. Szczerze mówiąc, bardziej mi się podoba ten. Animacje mają na pewno te same, bo to jest po prostu inny kolor y, skina. Więc sobie od razu przetestujemy y, i zobaczymy, jakie ma ataki. Więc już tutaj strzelamy. Y, Okej, okay. takie fajerwerki lecą. Ej, spoko, spoko, me mega fajna animacja z tymi fajerwerkami. To mi się podoba, akurat, naprawdę fajne. Rzućmy sobie miny. Okej, okay, tak jakby świeczki Spoko, spoko, świeczki na takim kwiatku Fajnie, ej dobry skinek, dobry skinek Fajną animację, też ładnie wygląda 199 gemów, jak planujecie kupić Pamiętajcie, kodzik panda w sklepie No i te skiny moi drodzy z podróż wojownika One będą do kupienia Mniej więcej w połowie listopada No i teraz przejdźmy sobie Do skinów, które moi drodzy powrócą będzie to moi drodzy inspektorka kolet za 149 gemów albo 5000 blinksów Trash Panda Penny za 149 gemów albo 5000 blinksów oraz Chainsaw Buster również za 149 gemów albo 5000 blinksów niestety nie mam jakich pokazać bo ich nie ma w wersji deweloperskiej ale takie skiny mają powrócić i one powrócą moi drodzy pod koniec października więc w sumie zaraz one powrócą za parę dni dosłownie te skiny będą znów do kupienia w sklepie, więc spoko i przejdźmy sobie moi drodzy może do jeszcze tutaj skina, mm, na przykład do Gusa, to już nie są takie ciekawe skiny, ale też y, skinki są, więc sobie zobaczymy. Mamy moi drodzy tego y, szkolnego, nie, Harcerza gusa, tak on się nazywa, Gusz, 29 20, 20, gemów jedynie, no pewnie atak nie ma zmieniony, tylko po prostu y, kolor ogólnie, ale zobaczymy, żeby nie było. Y, jest też oczywiście te skiny do Edgara, to jest mecha Edgara, ale w innych kolorach. Jest też Hokej Mortis, to co sobie jeszcze zobaczymy, bo Hokej Mortis, moim zdaniem, jest spoko. Ee, więc zaraz sobie go przetestujemy. No oczywiście tutaj jest nic nie zmienione, no bo to jest skin za 29 gemów, ale przetestujmy sobie jeszcze hokej Mortisa, bo jestem ciekaw jak on wygląda, bo mi się podoba i nie wiem czy go może nawet nie kupię, bo hokej Mortis jest naprawdę spoko. Mimo, że mam mega dużo skinów do Mortisa, no to ten hokejowy fajnie wygląda i będzie on do kupienia za 149 gemów. Ale możliwe, moi drodzy, bo widzę, że to jest za Mistrzostwa Świata skinek, zobaczmy sobie go. Możliwe, że on będzie, może jakoś za darmo, możliwe, że on będzie za darmo, bo on będzie do kupienia, moi drodzy, pod koniec listopada. Więc albo będzie za darmo za oglądanie Mistrzostw Świata, albo będzie tylko i wyłącznie za gemy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, no bo na przykład, jak pamiętacie, Challenger Colt, on był za, moi drodzy z tego co pamiętam, za chyba 15 czy 20 zł a później, moi drodzy, na przykład taka Tara była do wygrania i ta Jessie to one były za po prostu oglądanie Mistrzostw, więc nie wiem, czy on będzie za oglądanie Mistrzostw wydaje mi się, że nie, skoro podają, że on jest za 149 gemów, ale zobaczymy animacja ma spoko, fajnie wygląda, może go kupię, zobaczymy jak będzie za Blinksy no to go kupię, bo mi pisze, że jest tylko za 149 gemów, ale może będzie też za Blinksy no i przejdźmy sobie, moi drodzy, może do tych nowości, jakie jeszcze tutaj są, czyli na przykład do świni Ogólnie jeżeli chodzi o świnie, najbardziej Wam się opłaca być w klanie aktywnym i takim, gdzie jest jak najwięcej graczy. Dlaczego? Ponieważ moi drodzy już Wam mówię, jakie są nagrody. Jeżeli będziecie grali, no to tam wiadomo, jak wyglądają te meczyki, bo wam już, moi drodzy, to wszystko wytłumaczyli na tylko Po prostu gracie za te tykiety, każdy ma 18 tykietów, wbijacie, jak robicie winę, to macie coraz lepsze nagrody. Nie będę wam czytał wszystkich nagród, jakie są, bo jest ich mnóstwo, zależy, ile winów zrobicie. Ale maksymalnie można, moi drodzy, zrobić. 250 winów w całym klanie, jakby cały wasz klan musi zrobić 250 winów. Wtedy co dostajemy? Uwaga! Cały klan dostaje 600 star dropów, 15 241 końców, 6000 par punktów i 3000 blinksów, moi drodzy. Co to znaczy, że mniej więcej na jedną osobę, bo wszystko jest jakby tak samo dzielone, no to moi drodzy, będziemy mieli tak 20 star dropów na osobę jeżeli chodzi o golda, to będziemy, moi drodzy, mieli 500 golda, to nie jest aż tak dużo. Jeżeli chodzi o moi drodzy par punkty, no to będziemy mieli ich 200 e, oraz moi drodzy blinksów będziemy mieli e, 100. Więc mamy jakby 20 star dropów, 500 golda, e, mamy 200 par punktów i 100 blinksów i to są maksymalne nagrody, jakie możemy osiągnąć właśnie w tej mega świni. Klanowej, więc po prostu warto ją wbijać. No i oczywiście za pierwsze miejsce jest tam bonus dla osoby, która najwięcej zdobyła tych winów dla swojego klanu. Więc tak to, moi drodzy, wygląda. Nie będę wam czytał, jakie są, moi drodzy, jeszcze inne rzeczy typu. Yy, tam te zmiany, znaczy nowe hiperdoładowania, bo to wszystko pokazywali na browtolku i jakby z browtolka wszystko widać, nawet w odcinku browtolkom wam to omawiałem, więc nie chcę, żeby ten film trwał nie wiadomo ile, bo są też moi drodzy jeszcze inne rzeczy, między innymi moi drodzy również jak wleci ten update będziemy mieli 20, chyba 5 dni podrząd codziennie, na, nagrody, już wam czytam, jakie to są nagrody, więc tak w dniu pierwszym mamy start dropa, w dniu drugim mamy pina, następnie mamy start dropa, znowu start dropa, kolejnego start dropa, potem mamy pina, potem mamy przez 4 dni start dropy, potem znowu jest jakiś pin, potem znowu 4 dni start dropy, znowu pin, potem znowu 4 dni start dropy, znowu pin. I później mamy, moi drodzy, trzy star dropy i ostatni dzień, 25, moi drodzy, mamy stardropa jakiejś rzadkości. Ta rzadkość zależy od tego, w jakim jesteście aktualnie klanie. Jesteście, moi drodzy, w klanie, który ma Brąz Ligę, Silver albo Gold Ligę, to dostaniecie epickiego stardropa w ten ostatni dzień. Jeżeli jesteście w klubie, który ma diamentową ligę mityczną, no to dostaniecie mitycznego stardropa, a jeżeli jesteście. W klanie, który ma legendarną ligę klubową, albo mistrzowską ligę klubową, no to dostaniecie legendarnego Stardropa. Więc wszystkie osoby, które są w moim klanie, dostaną legendarnego Stardropa, bo nasz klan ma full wymasterowaną e, ligę klubową, więc bardzo fajnie. No i moi drodzy, jeszcze na koniec możemy sobie zagrać dyniowy rabunek. Jest to w sumie nic tak szczególnie nowego. Zagramy sobie może tym nowym skinem bo jest to Present Plunder tylko z dyniami z tego co widziałem więc zobaczymy jak na tym się gra, myślę że dosyć spoko zagramy sobie właśnie gierkę na koniec i to by było mniej więcej tyle z tego odcinka jeżeli coś by mi się jeszcze przypomniało no to myślę że w kolejnym odcinku moi drodzy z, z sneak peekami, to właśnie wam pokażę coś o czym dzisiaj zapomniałem jeżeli macie jakiekolwiek pytanie, możecie pisać w komentarzach a ja sobie tutaj na szybko lecę po dynie Mortis jest generalnie bardzo dobry na tym trybie bo tutaj po prostu może sobie robić coś takiego I w bardzo szybki sposób przetransportować tą ładnie dynię Zdobyć punkt, ja sobie przejdę dalej Dobra, mam nadzieję, że ucieknę Niestety Mike mnie porobił, nie zdążyłem nie, Ale zaraz sobie weźmiemy drugi raz tą dynię I chyba to jest do dwóch punktów, bo jak dobrze pamiętam Tak kiedyś było, chyba, że to zmienili Ale jeżeli nie zmienili, no to zaraz będę miał, moi drodzy Ostatni punkt i, i powinniśmy sobie zwyciężyć Bez jakiegoś większego problemu więc po kocyk, rzucamy sobie to, pyk, lecimy sobie środkiem bardzo ładnie yy, i mamy to, moi drodzy. Więc no, jak widzicie, Mortis jest tutaj bardzo dobry, zagraliśmy sobie właśnie ten nowy tryb. Yy, no i to by było na tyle z tego odcinka, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, szczegóweczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, otwieramy sobie jeszcze start Dropa na koniec. Wpisujcie kodzik PAN do sklepu, jak robicie jakiekolwiek zakupy. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!